Okej, to zaczynamy w ten piękny poniedziałek. Mam wkręty, mam farbę, mam sznurek. Nie mam poziomicy. Czyli zaraz wracam. Bo to, co chcę zrobić, to puścić sobie tu pionową linię, żeby ten sznurek puścić sobie niżej. Będzie mi łatwiej precyzyjną linię namalować wtedy. Bo myślałem też nad zostawieniem sznurka. Co nie byłoby głupim pomysłem wcale. Ale później jak gdzieś urobek na boku będzie się robił, to ten sznurek będzie mi ruszał, bo już kiedyś tak próbowałem, więc chyba będzie lepiej narysować linię i do tej linii iść. No zobaczymy. Lecę po poziomicę, puszczę sobie krechę tu w dół, wtedy sznurek będę mógł sobie z dołu wypuścić. Ale oczywiście po przełożeniu o... A, metrówki też nie mam i ołówka też, także nieprzygotowany z dzisiaj pała siadaj. Zaraz wracam. Okej, to zaczynamy. Pierwsze co, to biorę sobie 250 mm, przeniosę tu na deseczkę. Na zewnętrzną będę rysował linię. Nie ma sensu dwóch rysować, bo mam łyżkę 500, więc nie widzę takiej potrzeby w ogóle. To mamy tu 250 mm i tu zaraz damy wkręta. Dam następnego, nie będę przekładał, z tego powodu, że niech ten zostanie tutaj. Niech on sobie będzie. Gdzie jest wkręcik? Tu zapodam sobie, o tak. Mogę też sznurek sobie zaczepić. Jedyne co, tak rozkminiam, czy warto by było sprawdzić geodetę, jeśli chodzi o przekątne. Pewnie byłoby warto, tylko że będę musiał użyć sobie do tego pręta zbrojeniowego prawdopodobnie. I musiałbym wszystkie sznurki puszczać teraz, kurde. Żeby to sprawdzić. Ale chyba nie, no bez przesady, nie sądzę, żeby tam się machnął tam na tym czymś, więc chyba odpuszczam, po prostu jadę tak jak to jest, nie wydaje mi się, żeby to było coś nie tak tu mogło być, kurde. Już nie bądźmy tacy dociekliwi, nie? Dobra, to idę z drugiej strony zrobić to samo. A tu już kreskę mogę sobie narysować w sumie, co mi szkodzi, nie? Tu było to 250, tutaj o. Tu byśmy mieli pion od tego i dobra, tu nam sznureczek będzie wychodził, z drugiej strony to samo. Od razu muszę wyznaczyć sobie kilka więcej miejsc tych zewnętrznych, żeby było wiadomo, dokąd muszę kopać sobie. I potem zastanawiam się nad tym, czy jeszcze się nie naciąć szpadlem krawędzi tych, kurde, właśnie boku wykopu, żeby nie zdzierać i od początku sobie nie rozwalać tej całej, kurde, struktury, żeby mi się nie zawalało, żeby jak najładniej to było dla ław, nie, zrobione. Także zastanawiam się nad tym, zobaczymy, ale wtedy to by się wiązało w tym, że musiałbym drugą stronę ławy też zaznaczać. No nie wiem, przemyślę jeszcze temat. Dobra, lecę z tą stroną i tam też będę musiał polecieć. Okej, mam już puszczoną tamtą stronę. Paliki wyciągam, tu strzemiono jedno się znalazło, ale to córeczka moja na pewno wyniosła mi. Więc spoko, tutaj tak na przypał tylko patrzałem, znaczy na przypał, nie na przypał, tylko tak, bo zauważyłem, że nawet na tych metrówkach tutaj w Polsce mamy kąty pozaznaczane, nie wiedziałem nawet o tym, więc tak tylko na oko sobie przykładałem, nie, żeby sprawdzić, czy na pewno, czy się okazuje się, że gdzieś się rozjeżdża i jest bardzo blisko, jeśli chodzi o kąt, praktycznie mamy tu kąt, ja wiem, że to jest na krótkim odcinku, ale i tak, jeśli by był jakiś rozwarty, to by było, na pewno by się rzuciło w oczy, że ten, także raczej tutaj nie mamy kłopotu żadnego z tym. To co, biorę się za spray i maluję. Maluję linię, maluję jedną wzdłuż tutaj. Tu widać, że jestem wykopem, tu tak jechałem trochę średnio równo, tu jest szerzej. Ciekawe jak to będzie, jak trzeba będzie pod drenaż jeszcze kopać, czy ja tu podchodzę, ale na luzaku chyba. Mini koparą się zmieszczę w razie czego, że ten, nie wiem właśnie jak to, co tu jeszcze robić z tą, bo są te dwuskładnikowe hydroizolacje, są te bitumiczne izolacje z Ikopala bodajże, później można też zrobić drenaż, nie wiem jeszcze, ciągle się zastanawiam, jeśli chodzi o to. Z Mapeja jest tam niby dobra taka dwuskładnikowa, tam jej około 3 kg wychodzi na metr kwadratowy, byłem wstępnie się pytać co i jak. To wygląda właśnie, to ona taka bitumiczna jest, to nie jest ta na bazie polistyrenu, polimeru, nie wiem, coś takiego. Więc kurde, zobaczymy jeszcze. Mam jeszcze czas na to, bo zanim ja to będę wymuruję tutaj ściankę, to włożę. Dobra, to co, lecę z tymi liniami.
Staram się w miarę równo je narysować, bo nie mam innego wyjścia naprawdę. Nie wiem, czy mi sprayu nie zabraknie jeszcze. Okej, słuchajcie, stwierdziłem, że natnę sobie jedną stronę, a drugą nie. I zobaczymy, co będzie wychodzić lepiej. Czy jest sens w ogóle tracić czas na to nacinanie? Czy to będzie mi pomagać, czy nie będzie? Więc co, wsiadam na koparę i zaraz zobaczymy pierwsze kopnięcie. Tutaj w sumie stwierdziłem, że mogę sobie sypać między wodą i prąd też tam gdzieś jest. A tutaj mogę sobie pryzmę usypać, bo jeśli dobrze pamiętam, to tu mi wychodzą te drenażówki, o ile je wykorzystam w ogóle. Które tam wkopywałem tu? Nie, jeszcze dalej. Tutaj, o, między tą a tą, tym a tym świerem. Także spoko. Na pewno tu mogę sobie to obsypać, a tutaj to znajdę, jak będę potrzebował. Więc nie ma z tym problemu. Dobra, tu palę maszynę. Wjeżdżam, ustawiam się i zobaczymy, gdzie mam kluczyki. O, w garażu, dobra. Odezwę się, jak już będę na miejscu tutaj. Okej, to zaczynamy. Sprawdzałem przed chwilą, jak łyżkę se odepnę na maksa do końca i położę na glebie, to 500 mm jest do tego punktu pomarańczowego, czyli praktycznie na tym stworzniu, gdzie łączy się ramię z szybko złączem. Także zaczynam powoli, bez pośpiechu, na prawo mogę rzucać urobek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kurde. Tego nie rozpierdzielę, bo to się zacznie sypać całość, to będę leciał po deskę szalonkową. Oby nie. Nie wiem też, czy dobrze będę widział tutaj, kurde, tą linię. Powiem wam, bo ona się rozwala i żeby nie pogubić też tego całego tego. Całej tej linii. Sznurek by była możliwość puścić, ale jak lemierz dam na samą górę, to ile tam mam tego miejsca, więc to tak, kurde, słabo raczej będzie. To teraz, aby znaleźć ten punkt tylko poziomu i tego, co później co jakiś czas będę wyskakiwał, żeby się sprawdzić, czy czasem coś nie odwaliłem. Oby tylko wodą nie zaczęło podchodzić, bo to będzie afera. Jak woda zaczyna chodzić, to już będzie bałagan. Myślę nad tym wodoodpornym betonem też, wiecie, żeby dać go tutaj. On chyba jest 30 zł droższy. Już się glina zaczyna. 30 zł droższy chyba na kubiku. Więc nie jest to jakieś wielkie pieniądze na 15 kubikach. Będzie jakieś, no, 500 zł powiedzmy więcej, a jednak na te warunki tutaj, no może to będzie dobre rozwiązanie. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy, tak. Łycha odchylona do końca. Jeszcze trochę. Jest mokro na dole na maksa, naprawdę, kurde. Jeśli dzisiaj będzie sucho, to chyba fajnie, no bo to by mogło przesuszyć trochę ten cały wykopek. Dobra, sprawdzimy tylko głębokość, czy już się zgadza. Powiem wam, że bez różnicy chyba, nie ma sensu tego obcinać, no bo nie widzę. Tu jest chyba nawet lepiej bez tego jak z tym, więc odpuszczam to, nie będę tego robił. Chciałem spróbować, czasem warto popróbować różnych rzeczy. Co my tu mamy na dnie? Żebym jeszcze to dobrze rozłożył. Tu łapaliśmy. Nic nie widzę. Kurde, tam jest mokro. Słuchajcie, chyba woda podejdzie. Mamy teraz 500 równe. Czyli jeszcze 20 mm.
będzie woda stała. Kurde, no. A tam będzie jeszcze gorzej. Będzie wyłazić, już widzę, że tu się sączy, zobaczcie. Ja pierdyle. Najgorsze jest to, jeśli chodzi o wodę, że ja będę się obawiał tego, że zacznie mi to podmywać i zawalać się. Bo żeby tam się stało na dnie tam 10 mm wody, to ja nie będę płakał z tego powodu. Ale najgorsze jest, jak zacznie się, kurde, to wszystko obwalać i będzie jedna wielka kiszka. No nie wiem, przelecę tą stronę, zobaczymy co to będzie. I tyle, no nie ma wyjścia. Jadę z tym i zobaczymy. Okej, słuchajcie, jestem po rozmowie z kierownikiem, no bo chciałem się upewnić. Robię to pierwszy raz, więc wolę wiedzieć z pierwszej ręki, co mam z tym robić. Woda podchodzi, jak widzicie tu na załączonym obrazku. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale na tym świat się nie kończy. Oby tylko nie podlazło, nie wiadomo ile, żeby tu ta woda zaczyna podmywać i zawalać cały wykop, bo wtedy będzie problem i ewentualnie trzeba będzie wybierać wszystko, gdzieś zrobić dół, wypompowywać wodę. I w najgorszym przypadku trzeba będzie po prostu już na chudziaku przyszalować coś zrobić i tak będziemy kombinować. Sprawdzam, czy nie ten. Dobra, jest git. Tu ewidentnie jest za ten. Gdzie ty jesteś tu? Tu jeszcze w dół trochę. Tu mamy ok, dobra. Czyli odtąd, no i lecę powoli do przodu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, kurde. Tym. Woda podchodzi, tam jest tylko piach. To jest tak dziwnie z tym gruntem, bo tutaj zaczęła się glina konkretna, a tam taki piasek bardziej. Tam gdzie piasek, to woda wyłazi, a tu gdzie glina, na razie jej nie widzę. Trochę sobie też oczyszczam, pomagam, jak mogę, gdzieś tam mi się coś sypuje. I od razu tu z boków też sobie zbieram, żeby mi się nic nie nasypywało do środka. Sprawdzam, jak tam z te poziomy. O, tu trochę, nie, no jest git, no kurde. Tak, elegancko. To teraz muszę już wyjechać stąd i przy okazji czy muszę uważać na moje ławice te całe, więc wyjeżdżam teraz i mam nadzieję, że za tego sięgnę sobie, żeby dalej ciągnąć. Jak nie, no to będę musiał, nie wiem, podkopać trochę szpadlem, w co nie za bardzo mi się chce. No ale co zrobić, no? Jak nie da rady, to nie da rady. I tu widzicie, takie luźne wszędzie jest i tu staram się ściągać na bieżąco. Także spoko, z tą wodą chyba nie będzie takiej tragedii. No i naszło tam i wydaje mi się, że tam za dużo więcej jej chyba nie najdzie. No chyba, że zacznie lać, no ale to nie wiem. No, mam nadzieję, że dzisiaj większość wykopię, a czy tak będzie? Jeszcze muszę skoczyć, bo zabraknie mi tej farby chyba do rysowania linii. No ale to spoko, no. Tak po córkę muszę jechać do szkoły, więc jakoś damy radę. Jeszcze kopnę ile tu mogę i zaraz się wykręcam, żebym tu nie robił bałaganu. W sumie mogę sobie jeszcze bokiem wjechać, no tak. Myśl, człowieku, myśl. Dobra, to tak zrobimy. Słuchajcie, jestem po telefonie do betoniarni. Jutro na 14 mam 4,5 kubika chudziaka. Mam nadzieję, że dobrze to policzyłem. Wziąłem trochę więcej. Z tego powodu, że będę mógł sobie z nim trochę popracować, o 14 ma przyjechać. Więc jak mi coś zostanie, to i tak go fajnie sobie zużyję. Albo sobie tutaj go pierdzielę gdzieś. Albo przed garażem gdzieś tam sobie resztkę zużyję. Także spoko, lepiej więcej niż mniej. A na pewno to mi trochę pomoże. I mówię, prawdopodobnie sobie bym wylał resztkę tam przy tym, przy garażu. Także o 14 będę miał czasu, zanim się ciemno zrobi, będę miał czas, żeby to dopracować. Dzwoniłem też i pytałem się o beton wodoodporny. B25 kosztuje 305 za kubik, a B30 kosztuje 325 za kubik tego wodoodpornego z tą chemią, co tam dodają. Także myślę, że w to polecę. 20 zł tylko różnicy jest na kubiku, więc nawet nie ma co myśleć. Dobra, to co? Ja lecę dalej, przejeżdżam na tą stronę i zaczynam działać. Słuchajcie, dałem trochę ciała. Zamówiłem beton na jutro na 14, a jeszcze mi nie przyszła otulina, znaczy ten arot na kabel, kurde, mi nie przyszedł jeszcze i nie wiem, czy mi przyjdzie do jutra, do tego czasu, także może być akcja, że będzie misja po wylaniu ław, przekopanie się pod spodem i wpuszczenie arota, no trudno, wodę będę mógł puścić, będę musiał też jakoś to lekko przeszalować, może nie przed chudziakiem, bo z tym to nie jest problem akurat, bo on będzie tam, wiadomo, nie będzie taki wodnisty. Ale przed ławą będę musiał, a wodę muszę puścić. I wodę nie będę robił żadnej otulinie. No bo nie ma chyba sensu, nie? Także jeszcze przed laniem chudziaka
czeka mnie wpuszczenie rury, czyli będę musiał przekopać. Nie wiem, czy koparką to zrobię, czy po prostu normalnie szpadel i jazda. Trzeba się dokopać pod te, nie? Pod... No tak, pod wysokość chudziaka, nie? Na pewno to będzie poniżej strefy już, także spoko. Ale zapomniałem, już tu na szybko, ciach, ciach, a tu kurde... Dobrze, że nic innego, chyba już nic innego nie zostało, co? O czym zapomniałem? No chyba nie. Pewnie gaz jeszcze będzie, ale to już się będzie ogarniać po wszystkim. No i ja se lecę, myślę, że na spokojnie, tu może jak nie dzisiaj, no to do 10, jutro do rana ugryzę ten fundament, a nawet może dzisiaj, jak dobrze pójdzie, około 14 będę z powrotem. Która to w ogóle jest godzina? Nie mam czasu nawet wam odpisać na komentarze z tego porańszego tego. 11:53. Ale jak znajdę chwilę, to na pewno odpiszę. No i lecę dalej, bo kurde, czas goni. Teraz wziąłem się na patent, lekko lecę gąsienicą obok, co prawda tu wjechałem, ale lekko poza kreską i powinno mi to wyjść w miarę równo. Okej, słuchajcie, ja zakończam na ten moment. Idzie to w miarę żwawo i elegancko, tak naprawdę, muszę powiedzieć. Nie ma tam większych z tym problemów żadnych. Jak tu jest z poziomem? Mamy tu elegancko. Tu już za wysoko. Czyli do tego momentu jest git. Sprawdźmy tylko, czy tam jest wszystko w porządku. Co z tą wodą? Czy jej więcej nachodzi, czy nie? Bo to jest najważniejsze w sumie w tym wszystkim. No trochę doszło. Trzeba przyznać, że trochę doszło. I zaczyna się tutaj obsuwać. Zobaczcie trochę. Co prawda niewiele, ale tutaj tą stroną leci. Tam też widzę, wychodzi woda z boku. Kurde, no żeby nie było kocopołu. No w najgorszym przypadku jutro będę wybierał to, nie? Jakoś tam. Ale dzisiaj muszę tu i tak na rurkę jeszcze wykopać. Wjechać prawdopodobnie koparą, czy tam jutro rano. Koparą tu i tu będę musiał sobie dziabnąć, wykopać rowek. Tą węższą łyżką, nie tą. Wykopać sobie rowek, bo tutaj gdzieś mamy tu fundament, no to gdzieś tu chyba w rogu, będę musiał zobaczyć jeszcze na projekt, czy z tej strony jest zlew, że to można było łatwiej zabudować, czy kibelek jest z tamtej, tu z tyłu w garażu, w takiej tej, tu będę musiał zobaczyć, z której strony sobie ją wypuścić, czy ją dać gdzieś tu, czy ją dać gdzieś tu, ale to zobaczymy i wtedy może głębiej tam kopnąć, żeby tamta woda schodziła i ewentualnie ją tam ściągać pompką. I tyle, no zobaczymy, kurde, dobra, ja zawijam, wracam, jadę dalej tam, później lecimy tamtą stronę, później będziemy mogli trochę pójść w tą stronę, jeszcze farbę muszę dokupić, mi braknie, lekko w tą stronę będziemy mogli pójść i później chyba się wezmę za garażową tą ścianę, znaczy szczytową od domu, przekopać, a później jak żona przyjedzie, będziemy mogli wymierzyć stopy i taki będzie finał. Mam nadzieję, że dzisiaj dam radę to kurde zrobić. Fajnie by było, bo jutro bym mógł sobie popieścić te tak zwane, chyba widziałem u majstrów albo u Krzyśka z Remont For You, repery to się nazywa chyba fachowo. Takie mam kawałki prętów, ponabijam sobie po prostu tak jak chudziak ma iść, żeby jutro było mi łatwiej, żebym wiedział jak to mam zalewać. Ale dobra, nie gadam, już lecę, bo się też kurde nie chcę spóźnić. I jeszcze kasę muszę wziąć na ten, na beton. Także wiele rzeczy, żebym czegoś nie zapomniał tylko. Dobra, to do zobaczenia niebawem. Okej, jestem już z powrotem, albo dopiero. Teraz kontroluję, czy coś się tu nie dzieje bardziej, ale jest spoko. Nie, nic nie opada jakoś więcej, woda też nie nachodzi bardziej, także prawdopodobnie jakbym kopał na te równe 50, to by ta woda nie wyłaziła tutaj. No ale muszę trochę więcej, żeby jednak to było trochę w dole, a nie ta ława, żeby nie była na równo, no bo jej grubość później mogłaby być niewystarczająca. Także lepiej, nawet jak tam podleję na równo, to będę po prostu miał tej ławy 43 te centymetry, czy te 42, nawet jeśli bym poszedł do równego, a nie później problem, że, co ja robię, chcę zmierzyć, a nie później, żeby była jakaś akcja, że po prostu, no, że nie byłaby wystarczająco gruba ława, no, o to tylko się rozchodzi.
Słuchajcie, wziąłem sobie sznurek, żeby sprawdzić dokładnie, czy gdzieś się ominąłem, bo jednak ta linia pomarańczowa jest namalowana, ale wiecie, jedzie koparką lekko, gąsienicą się ją ruszy, jak się ściąga, łyżką też się ją trochę rusza i zobaczcie, tu mi wyszła buła, także mam trochę pracy ręcznej, już się nie do tu wraca, bo ona namalowane, nie chce mi się kombinować, ale tu muszę ściągnąć, na pewno dziś do tego momentu, także lekko trzeba po prostu to ściąć będzie. On tu trochę szerszy się przez to zrobi, no ale trudno, żeby było jak należy. To trzeba te niedopatrzenie moje poprawić, no bo nie wszystko będzie tak, jak być powinno, nie? Miękko jest, także trochę się powachluję, ale będę miał pewność, że jest tak, jak powinno to wszystko być. Także działam. Słonko pięknie świeci, także spoko jest. Dużo tu nie mam do wybrania. Kamienie tylko, to jest lipa, te kamienie, kurde. No, już prawie mam to ścięte. To zapierdzielam. Wybieram to i przechodzę na następny bok. Godzina jest przed 15, chyba 14.30. Przed chwilą w radiu krzyczeli. Dobra, działam. Dobra, słuchajcie, ja stwierdziłem, że jednak sobie wyszpadluję tutaj, trochę porobię, żebyście nie mówili, że takim leniem jestem i ciągle na koparce siedzę. To wycięłem po prostu to tutaj szpadlem, żeby to już było gotowe, żeby tego nie wracać, bo mam obawy, że tam z górki mógłbym nie dojechać do końca. Jeszcze miałem mały wypadek, jak tą łyżką machałem, trochę uderzyłem tutaj w ten, ale na szczęście nie było jakiejś tragedii, że nie wyłamałem tego. Także wróciłem to do pozycji, po prostu nie trzeba przekątne mierzyć i sprawdzać. I tak trzeba, i tak, jak się bloczek zaczyna murować, więc także muszę uważać na takie rzeczy, kurde, żeby nie było jakichś afer tutaj. Ale spoko, wróciło na swoje miejsce. Mam nadzieję, że tu się zbytnio nie ten, czy od poziomu mi nie poszło, nigdzie nie uciekło. Także powinno być w porządku, no. Nie przemieściło się jakoś za bardzo. Ale bym narobił bałaganu. Dobra, lecę dalej tutaj w tą stronę. Tylko muszę sprawdzić pod laser. Słuchajcie, jeszcze jak mierzyłem całe te ile tego chudziaka, ja nie wiem, co mi się obzdurało w łbie, że ja dwie stopy tylko będę miał. One są przecież cztery, więc jeszcze do góry, kurde, no tutaj, o, jest, dobra, delikatnie łyżka zasłania, tak, tutaj chyba, tak, tego trzeba się trzymać. No i lecę dalej, tu się tak klei, że masakra. Także działam. Jadę z tym i tamten róg to samo mnie czeka, chyba kopanie trochę. Trzeba potrenować. Okej, okay, czwarta wybiła godzina. I nikt nie mówił, że będzie lekko. Muszę zacząć to, niestety muszę to wykopać ręcznie, ten kawałek. Nie mam jak tu wjechać, na offsecie nie daję rady. Bo mi przekręca tu na śliskim koparę i tyle, no. Życie jest nowelą. Lecę z tym i tyle, no co? Z pół godzinki zejdzie, ale będzie gotowe. Także działam. Tu se zawalam w to, a koparką wyciągam, nie? I tak to wygląda. Zawsze to trochę łatwiej. W miarę to, kurde, leci. Wiadomo, że ze zwykłą ziemią czy tam z piachem byłoby lżej, ale ładnie się to rozwala. Kurde, a szkoda tego nie wywalić tak. Okej, słuchajcie, ja kopłem ile mogłem. Tutaj do momentu już mi tu woda wyłazi, zobaczcie, i znowu zaczyna wypychać tam jakiś szlamik mały, ale to mi się daje, że będzie do ogarnięcia temat. Dalej nie kopałem tu, bo będę chciał tutaj sobie przejechać koparką normalnie, żeby mnie się nie zablokował się po prostu ten. To się na końcu wykopie tutaj z zewnątrz, także to damy radę. Zdecydowałem, że tu daję tą ziemię i nie ruszam jej na razie, dopiero jak ławy wyleję, wtedy sobie przejadę, czy nawet nie będę musiał przejeżdżać, czy mecelakiem nie sięgnę za. Po prostu i tyle, i gdzieś tam to wywalę, czy małą, zobaczymy, ale na razie nie chcę tego przysypywać, bo nie chcę sobie narobić bałaganu, po prostu. Tu też, kurde, podmyła, zobaczcie, ja pierdzielę. No trudno, jutro, nie wiem, może pompkę wezmę jeszcze gdzieniegdzie i to odciągnę. Chyba za to nie jest jakaś tragedia, mam nadzieję, że do rana nie będzie gorzej, to tylko o to chodzi, żeby nie było gorzej. Kierownik też był, patrzał, mówi, że to nie jest problem, że chudziak ma wlecieć tylko i tyle i to nie ma się co o tym martwić za bardzo, tylko mówię, żeby te miękkie rzeczy powybierać i ten, także ja muszę teraz sobie wyznaczyć cztery osie sznurkiem, czy ja tego sznurka będę miał na tyle, chyba będę miał, ale to już musi polecieć stąd teraz,
Już tu nie musimy tak świrować. Już stąd polecimy. 4,8, za 10 minut ma przyjść moja żona, pomoże mi tylko wymierzyć odległości te po prostu od tej osi i od zewnętrznych osi do środka, żeby te centrum wyłapać i żeby można było wymalować te, jak one się nazywają? Kurde, zapomniałem. Stopy, stopy, dokładnie. Dobra, to tu będzie raz. Z tego sznurka chyba polecę już tam. Miałem murarski, ale w sensie stwierdziłem, bo to są z Anglii jeszcze sznurki. Jak robiłem w zeszłym roku płot, tu ogrodzenie, to je używałem. I powiem wam, że one się pierdzą, one są takie rozciągliwe. Ten murarski, który kupiłem ostatnio w Castoramie bodajże, jak byłem, czy w Leroyu, nie wiem. Ale to jest taki, czuć, że on jest taki twardy i nie będzie rozciągliwy. I wydaje mi się lepszy, no bo te to kurde, trzeba było zawsze tak naciągać, że masakra. Tu sobie popuszczę luzem, tak? Żeby jedna drugiej mi nie ściągała. Dobra, i teraz tutaj zapniemy to. Cyk. I polecę tam i jeszcze walnę sobie te dwie ośki puszczę na krzyż, czyli już będziemy mieli tylko do zdjęcia odległości, ale już te zewnętrzne będę mógł linię sobie puścić. Łatę mam trójkę, zaraz jeszcze spojrzymy, zrobiłem zdjęcie z projektu, żeby nie nosić tu projektu, mi wpadnie gdzieś w wodę, w te błoto i tylko się bałaganu narobi. Okej, słuchajcie, nie wiem na ile tu zauważycie, postaram wam się pokazać te odległości do osi. Może to tu słabo wygląda, ale tu cztery punkty mamy, sorry, że palcem, czekaj, pokazuję, mam gdzieś ołówek. No, rozjaśnij się, dziadzie. Teraz tak, tutaj, raz, dwa, trzy, cztery stopy mamy i tutaj mamy odległości pokazane tak naprawdę od osi. Czyli 2,60 od osi, od strony ulicy, bo tak będzie właśnie dom stał, jak teraz stoimy, nie? Także tutaj mamy do pierwszej osi 3,60, przepraszam, 2,60, jeśli dobrze widać, od tego punktu do tego punktu, bo to jest 32 pokazane, ale to jest od osi do zewnętrznej elewacji, czyli tam 20 plus 12 ściana. I później do następnej, od tej mamy 3, czyli można było 5,60 od tej strony i od jednej można by było mierzyć, ale żeby sprawdzić, to 3,70 też od drugiej, to sobie upewnimy się, że tak jest spoko i tak będzie dobrze. Nie wiem, jak to będzie widać, kurde, w całym tym, ale tak to mniej więcej wychodzi, więc teraz idę tam i zaraz będziemy działać. Gdzie jestem? Tutaj, o! Ale myślę, że wszystko tu powinno być dobrze, no. Po to bierzemy geodetów, żeby to wszystko pasowało i działało tak, jak powinno. Dobra, tu mamy... Kurde, one blisko siebie będą, naprawdę. Trójeczka tutaj. Dobra. I wtedy mówiłem 3,70 tu do tej powinno. W powietrzu będę mógł przytrzymać. I zobaczymy. Czy przełożymy ją tam dalej jeszcze? O! I będzie git. Trochę obeschło tu przez dzień, muszę przyznać, że trochę chyba jest obeschnięte to i w sumie dobrze, niech to obsycha. Tylko żeby nie padało, takie chmury przechodzą bokiem. Bo dosyć tego bagna mam. Po weekendzie też, słuchajcie, zabrałem ten dziewczyny na grzyby. A widziałem, taka droga była, bo do lasu trzeba iść kawałek z kapcia. To mówię, nie, to podjedziemy sobie, bo widziałem tam samochód, sąsiad parkował ostatnio. No i jadę tam, patrzę, ślady są. Mówię, kurde, jak on Alfą tam wjechał, to ja transitem, all-wheel drive na 100% to opierdzielę, nie? No i wjeżdżam, czuję, że coraz bardziej mokro, 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 no to but mu w podłogę do końca i lecę. No i tak lecę, lecę, ale czuję, że zaczyna zwalniać, nie? Na dwójce już w podłogę pedał, zaczyna zwalniać. 3,70, czekajcie, zaraz skończę, tylko sprawdzimy. No tak, kurde, może tam te milimetry się pogubiłem, ale mi pokazuje gdzieś tu. Jest idealnie 3,70, słuchajcie, także zgadza się wszystko co do jednego tego.
co do jednego tego, kurde, centymetra, czyli wiemy, że tutaj będzie nasza linia. No i co? No i uwaliłem się i sąsiad mnie wyciągnął ciągnikiem. Jak znajdę zdjęcie gdzieś tam, to wam tu wrzucę. Jak siedziałem, wyciągał mnie ciągnikiem, no i tyle. No co zrobić? Co zrobić? Dobra, mamy to. Jak to robię tutaj, tylko na szybko sobie wyznaczam. Te ośki wyznaczone. Teraz co? 60 od tych linii osi. Tylko wyznaczam w tą. Tu mam też, mogę mieć 20 stamtąd, ale to już bez różnicy naprawdę, bo i tak pewnie tak dokładny nie będę, jeśli chodzi o łyżkę. Tu mamy zaznaczone już. Pyk, to możemy sobie ciachnąć te cztery linie na szybko. Mam tylko nadzieję, że dzisiaj właśnie mi się uda to czasnąć i chociaż te cztery stopy, no to też długo by mi tak naprawdę nie zeszło już, ale no już chyba nie mogę być taki aż zachłanny i tak dużo bez przesady. Może jutro też jest dzień i myślę, że na luzaku sobie to zdążę obrobić, co trzeba. Gdzie jest kreska tutaj ta? Ja pierdzielę, przecież depłem na nią. A nie, tutaj jest. Jest namalowana. Cyk. Także fajnie, wszystko się zgadza w wymiarach, to lubię. Geodeta naprawdę dał radę tutaj, jeśli chodzi o te wszystkie osie, tej masakra, jak precyzyjny jest ten sprzęt ich, nie? Że tak mogą to wszystko, kurde. Nie miałem wcześniej do czynienia z geodetą, więc dlatego tak się podniecam, nie? Teraz tu sobie przerzucam sobie piąty go z osi. Może to nie jest jakiś najbardziej profesjonalny sposób, żeby to robić, ale wystarczający, żeby było dobrze. I teraz tylko sobie stąd też kreseczki 60 po 60 centymetrów. Zaczynam się uczyć w centymetrach, powiem wam. Tak już coraz mniej tych chyba milimetrów używam, nie wiem. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Ale i tak, nawet jak się projekt czyta tutaj, no to też jest w centymetrach, więc wypadałoby się przerzucić na te centymetry chyba. No i teraz tylko tutaj ciach. Raz i z drugiej strony i mamy to. Dwie wykopane, słuchajcie, a coś zaczęło popadywać sobie. Kropi, deszcz, nie wiadomo skąd. Spojrzałem na radar i trochę mnie zmartwił. Nie wiem, na ile będziecie tu widzieć. Ta ciemna chmura idzie na nas prosto. I najgorsze jest to, żeby wiatr chociaż był, to ona by przesuwała się szybko, a nie ma wiatru. I może narobić grubo bałaganu. I w tym momencie zastanawiam się, czy jest sens kopać na stronę te dwa doły na stopy, żeby nie narobić sobie bałaganu czasem. Bo mogę więcej zrobić sobie złego jak dobrego. Ewentualnie co mogę tylko zrobić, żeby mi nie zmazało tych linii, jak będzie mocno lało, tylko sobie nakreślić, czyli zeskrobać ten prostokącik taki mały. Nie wiem już, słuchajcie, kurde. Byłem pozytywnie nastawiony, wszystko było git, a teraz taka chmura z niczego nagle nie wiadomo skąd się wzięła i będzie kocopał. Mam tylko nadzieję, że za mocno mi się to nie poobsypuje, bo tego się najbardziej obawiam, że podczas deszczu to może się zrobić niezły bigos. Bo wodę to nie wiem, mogę jutro pompkę włączyć i jakoś tam coś powyciągać, jakieś tam nie wiem ile tego będzie, zależy, ile tego naleję. No. Nie wiem co robić, naprawdę nie wiem. Czy mam coś działać, czy odpuścić już i... Odechciało mi się tak naprawdę, szczerze powiem. Zrobiłem to w 40 minut, te dwa, no to czyli nawet jeśli jutro dobrymi wiatrami bym zrobił godzinę tam te dwa. Z dwie godziny na dokończenie tego całego tego. To mam godzinę 11 już, kurde. A gdzie jeszcze pod rurę wykopać? Nie no, muszę dzisiaj. Dobra, to biorę się i robię te dwie jeszcze. Nie, no jest git. Tutaj ten poziom, tu już jest git. Tu mi się zarwało. Że też trochę ten deszcz przestał. Słuchajcie, nie wiem, może się rozejdzie jakoś. Wiatr trochę zmienił kierunek, widzę po wiatraku tam. No może tu jakoś przepchnie, nie wiem. Co to będzie. No nic nie poradzę tak naprawdę już. Kurde, się nie oram tym już.
bo się wkurwiłem na początku. ale jeszcze staram się już nie orać tym, no bo co poradzę, no jutro się będę, najwyżej będzie trochę męczarni jutro, żeby to wszystko poczyścić i tyle, no co poradzi człowiek, nic nie poradzi, bo nie ma na to wpływu i tyle, no. Jeszcze mi się spieprzyły, gdzieś kabel się mi urwał, gdzieś tam przy nogach, gdzieś jak kiedyś, nie wiem, dolewałem oleju hydraulicznego i gdzieś musiałem naruszyć, nie działają mi te dwa, kurde, halogeny. Będę musiał to gdzieś któregoś dnia poprawić, bo teraz by się przydały, chociaż tak naprawdę nie jest jakoś bardzo ciemno. To co, jadę z tym i kurde, trzeba będzie fajrantować na dzisiaj. Na jutro, no, jeśli nie będziemy mieli zbyt dużych zniszczeń po katastrofie meteorologicznej, to wtedy tylko zostaje mi to do wykopania rano, no i to nie jest tak jakoś wiele, więc powinno dać radę. Powinno być spoko. I powinien być gotów na 14 na luzaku. Jeszcze zdążę rozwalić się na leżaku i poopalać chwilę. Ale to chyba na solarium bardziej. Zobaczymy, co to będzie. Teraz sobie tu ten róg tylko dokopię, żebym wiedział, jak mam głęboko jechać i tyle. I jeszcze w dół trochę pokazuję. O, tak, coś takiego, o. Dobra. To liznę to, wyciągnę ile mogę. Jeszcze. W miarę tu dobrze sięga, myślałem, że gorszego kocopołu tu narobię z tą gliną, ale nie ma tragedii, jak już bloczki pójdą do góry, to już nie będziemy się musieli przejmować tymi wyznaczonymi osiami, więc będzie można to już poddać destrukcji i rozpierdzieleniu, no i wtedy będzie można, wiadomo, tam jeszcze dużo do roboty, w sensie mi chodzi o zasypywanie, ale to jeszcze ten drenaż, nie wiem jak to robić, no bo czy i hydroizolacja ta dwuskładnikowa i do tego jeszcze drenaż, czy jak to ukryć, kurde, nie wiem naprawdę, co z tym fantem zrobić. Przemyślę to. Dobra, to działam, jeszcze się odezwę, bo tu końcówa już tak naprawdę. Co mi tu zostało, już niedużo. Okej, u mnie koniec na placu boju, mam za 15:08, już czas najwyższy się zawijać. Udało się wykopać te 4 stopy. No i co? No i oby nie padało w nocy za mocno i tyle, no. Jutro mam nadzieję działać, coś tu, kurde, ciasno trochę, ale jakoś się przycisnę. Mam nadzieję, że jutro nie będzie zbyt dużo sprzątania po tym, co ma się dziać w nocy, no i tyle, no i co. Z nadzieją na lepsze jutro zakończam ten dzisiejszy odcinek mojej walki z sobą i w ogóle. No i co, widzimy się już niebawem, czyli jutro, i działamy dalej. Także trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia jutro.